Siemanko z tej strony Tagard. Dziś pokażę wam, jak ustawić specjalne, skustomizowane komendy głosowe dla waszych widzów na waszym live streamie. Zaczynajmy! Pierwsze co musimy wejść na stronę Streamlabs, ukośnik Chatbot. Link będzie w opisie na dole. Ściągamy Chatbota i oczywiście instalujemy go. Chatbot potrafi dużo, ja używam go tylko i wyłącznie do komend głosowych aktywowanych na streamie, na przykład wykrzyknik i dany trigger, czyli słowo, które aktywuje komendę, na przykład coś Kolej takiego. Ja zotomy, Jeszcze raz. Kolej, ja zotomy, I możecie ustawić wiele komend dla różnych grup użytkowników, na przykład dla wszystkich. Dla tylko followerów, dla subskrybentów i dla konkretnego użytkownika, który będzie miał swoją unikalną komendę. Jak to zrobić? Zanim się za to weźmiemy, pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić tutaj w Streamlabs Chatbot. Mamy małego ludzika w lewym dolnym rogu ekranu. Musicie go kliknąć i pierwsze co wam pojawi się, to ramka z połączeniem konta. Musicie kliknąć. Generate token, wygenerować ten token. I tutaj, oczywiście, logujemy się. Uj, nie logujemy się, bo mi nie pozwala. Dobra, dajemy pełną autoryzację i klikamy connect. Jak widzicie, nie mogę tego zrobić, więc kilka jest takich kroków, które mogą wydawać się trochę e, e, zawiłe. W tym momencie macie bot name, to jest tagard. Nie wiem, czy można to zmienić. Ja tego nie ruszałem. Natomiast, streamer channel, musicie wpisać swoją nazwę kanału, czyli jak jesteście tam znani na Twitchu. Bla bla, tak, proszę. I jak widzicie, w tym momencie jesteśmy połączeni chatbotem z, z live'em naszym. Pamiętajcie, żeby w czacie już na Twitchu u siebie. Udostępnić Streamlabs, chatbot jako administratora. No i teraz możemy już przejść do zabawy. Wchodzimy w zakładkę Sound Files i włączamy je tym stryczkiem tutaj. Dodajemy nasze pliki dźwiękowe nasze pliki w formacie mp3. Przypisujemy im odpowiednią komendę i, i do przodu. Tak jak widzicie, plusik w prawym górnym rogu ekranu dodaje nową komendę i w tym momencie. Wykrzyknik to: Ty. Oczywiście możecie wpisać cokolwiek, yy, jaka komenda, jaki trigger, czyli co będzie aktywowało komendę. W moim przypadku będzie to: To: Ty. Pyk. Wybieramy plik dźwiękowy, który chcemy, aby był właśnie odtwarzany po wpisaniu tej komendy na czacie. Wszystko działa. W tym momencie komenda jest już yy, aktywna po kliknięciu tego guzika submit. Natomiast tu jeszcze jest dodatkowa opcja, dodatkowy pstryczek pod tym wszystkim, gdzie możecie jeszcze bardziej skustomizować, zmodyfikować swoją komendę. Permission, czyli komu będzie ta komenda udostępniona? Everyone, wiadomo wszyscy, ale możecie wybrać również, że tylko VIP będzie mógł z tego korzystać, subskrybent, albo specjalny, konkretny użytkownik. Myślę, że to są, to są najbardziej użyteczne i, i, i potrzebne rzeczy. Każdy subskrybent będzie mógł korzystać z tej komendy. Suwakami możecie ustawić sobie, jaki będzie cooldown, czyli odnowienie tej komendy globalne, i jaki będzie cooldown użytkownika. Czyli możecie na przykład ustawić pół godziny cooldownu dla konkretnego użytkownika. Ale już 5 minut dla globalnego odnowienia komendy. Czyli jeśli ktoś użyje ten komendy, ta osoba nie będzie mogła jej użyć przez 30 minut, ale inny subskrybent będzie mógł po 5 minutach użyć tej komendy. Oczywiście, jeśli macie user-specific, to co trzeba wziąć tutaj w zakładce Name Required? Wpisać dokładne imię, dokładny nick użytkownika waszego czatu i wtedy tylko ten użytkownik będzie miał możliwość skorzystania z tej komendy. Jak to działa w praktyce? Proszę Państwa, pokażę Wam tu to na moim komputerze streamującym. Bum! Jak widzicie, mam tu dużo więcej dużo więcej komend ustawionych. Kto może używać komendy? I cooldowny. Klikacie Submit i komenda jest dodana. Natomiast pokażę Wam jeszcze, na przykład, Kowal i Kowal. W tym momencie użytkownik arsoftowiec Kowal tylko i wyłącznie może używać tej komendy. Żadna inna osoba nie będzie mogła tego robić. Oczywiście program trzeba włączyć przed, przed rozpoczęciem streama, no albo w trakcie, jak zapomniecie, zapomnicie. Często mi się to zdarza i. I to tak naprawdę wszystko. Wchodzicie na swój live, wpisujecie. W tym momencie, ktokolwiek, kto skorzysta z tej komendy e, i wpisze ją, jeśli macie uruchomiony Streamlabs Chatbot, on odegra wam tą komendę. Moi... The fuck was that? To wszystko. Łatwo i prosto. Można to jeszcze zrobić innym programem, który będę, będę sprawdzał niedługo, ale po prostu. Będę musiał przerzucić wszystkie pliki dźwiękowe z tego Streamlabs Chatbota do, do, tego, do tej drugiej metody, więc jest to trochę pracochłonne. Jeszcze warto wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli wchodzicie w ludzika i macie coś takiego jak cloud, czyli chmura. W tym momencie możecie wybrać folder, który będzie Wam zapisywał ustawienia Chatbota. I jeśli będziecie mieć formata albo coś takiego się starzy, Macie te wszystkie ustawienia zapisane, nie będziecie musieli tego wszystkiego ustawiać od nowa. Może jedynie przypisać do konkretnej komendy swoje dźwięki. Także pamiętajcie, żeby pliki dźwiękowe też gdzieś zabezpieczyć, wrzucić w jakąś chmurę, że w razie wypadku, który mnie się jeszcze nie zdarzył, ale w razie utraty plików, łatwo i szybko wrócicie do poprzednich ustawień. Dzięki za oglądanie, jeśli chcecie więcej tego typu kontentu dajcie mi znać na dole w komentarzach jeśli potrzebujecie więcej poradników, jeśli chodzi o streamowanie OBS, różne ustawienia dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć czy w ogóle leży wam taki kontent i zapraszam na live Do zobaczenia!